Oczekujemy poprawy warunków ulic na osiedlu Załęża. Dziękujemy i wesołych świąt. Bardzo dobrze. Chętnie to będziemy realizować. Bardzo łatwy też jest tutaj ten wniosek do spełnienia. Następny, tak? Nie? Precyzja. Dwa bilety na Gepard. Jakie musiałoby być pytanie, żeby pan prezydent nie spełnił? Nie ma takich rzeczy. Chyba, że pani ma coś tam jeszcze. Ja mam pytanie. Ja przyznam się, że no mam naturę taką, że zawsze ustawiam się, nie mówię, że nie, tylko się zastanawiam. I za wszelką cenę chcę myśleć pozytywnie. Wiem, że jest przekora w każdym człowieku, że to najpierw poznałem to na swoich urzędnikach, szukają wykrętów. Natomiast słuchajcie, ze stadionem to co się działo? Kibice protestowali, działacze bzdury opisywali. Buduje się? Oni nie mieli, to znaczy nie mieli ludzie wyobrażenia, jak to ten stadion będzie wyglądał. Jakie potężne trybuny, jakie nowe drogi, jakie nowe wyjścia. Kolejne boiska budujemy, wyrzucamy te wszystkie siedziska po tej stronie zachodniej. Pieniądze się znalazły, dodam, że szukam w tej chwili 50 milionów na kolejną rozbudowę.